Kurwa, czekajcie, ja sobie zwalę w tym momencie. No jest w zrebie, nie? Ale check this out. To jest śmieszne. Flasztołem się w środek! Flasztołem się! Patrzcie na to. Kurwa! Nie wiem. W jakim stopniu? Ale dlatego właśnie uważam tak, że jest martwa scena League of Legends. Jak to jest możliwe, że osoba, która... Kubon ma bardzo dobrą etykę pracy, to jest naprawdę profesjonalna osoba, tak? Bo osoba, która potrafi pogodzić streama, dalej tym crossfitem się zajmować. Po prostu to jest osoba, którą bardzo szanuję za to, że nie marnuje czasu, Kubon. I oczywiście wygląda jak Trundle, więc cosplay też tutaj oczywiście jest... Zespół jest tutaj rozwijany. Szybki awans i tak dalej. Tak, bardzo ambitnie. We Friendzie mamy trzech rudych w ogóle, nie wiem czy ludzie wiedzą. Oczywiście tak. Jeden jest były rudy, drugi oczywiście Ryan Esports na produkcji. Czy Welsie jeszcze jest ktoś rudy? Jeden z menadżerów od esportu w Riot, Redbeard, jest rudy. Ale ogólnie, czy ja nie pamiętam sobie, że w europejskich edycjach był jakikolwiek rudy. Jesteś pijany, Taylor? Bo tak coś trochę? Twoim... nie pasuje do twojego stylu pisania. I4i, Gucioku, dwa pytajniki, wybierze dwie osoby. O co chodzi? Aha, to jestem pijany. To... Który nie próbuje wygrywać na Febiwę na 1 na 1. Bo i tak Febiwen z słabą formą ostatnio nie poniesie gry dla Fnatic. Ja bym chciał zobaczyć Ryu, który olewa przeciwnika ciepłym potem tutaj, bo wiadomo, że trochę się poci Ryu podczas gier. Chciałbym, żeby założył ten swój poker face, taki... I chciałbym, żeby olał... Jeszcze raz to olał, olał Ryu i olał, przepraszam, Febivena i... Chat mówi G. Kurwa, nie tak. Na odwrót, boys. Dostałem snapa. Pindol większy niż moja ręka, stąd. Doto. Pogłośnij, albo bliżej daj. Ej, Bot? Byś mój numer podał. Dobrze, że cię zgłaguszyłem. Co jest? Ej! Co jest? No wpisywałem Malzahara, nie ma Malzahara dostępnego! Overpok mówił, że masz małego. To prawda. A się krztusił. Kto nie ryzykuje, ten nie je. A kurwa. Wygrajmy to. Cicho! Kurwa, cicho bądź! Auuu! Mamy! Żeby tutaj pojawił się Wery, bo widzieliśmy go, ale nie, ja myślę, że Kikis na razie jest lepszy, zresztą widzieliśmy przed chwilą na stanowisko Kikisa. Oczywiście, już mówiłem o jego włosach, jestem na nie, może chcę tutaj podrobić słomiane włosy Jankosa albo dołączyć do blondynów Wandera. Ale Kikis zawsze, zawsze pokazywał się na scenie i ten szalik, pamiętasz? Właśnie, od Ocelota ukradł szalik, tak. Ode mnie ukradł to, że jest gruby, nie no, już jest chudszy bardzo zasłud, ale wcześniej, no wiem jak... Aha. Jakieś orki to szaleją, kappa. Pa, jak zrobię taktyczny podjazd. Tylko, żeby plecy jeszcze, bo tego nie wygram. Plecy masz. No nie ple... Fines! Nie łyknął. Gnoju! Czy mamy jakieś informacje, jeżeli chodzi? No widać, że gracze zaczynają ktoś się... ktoś nowy przyszedł do Kikisa. Aha. Mówi, ziomek, wchodzę. Słuchaj, ja grałem Gnarem, zobacz. Widziałeś tamtego gościa z tyłu, co mi powiedział twój trener? Ja gram Gnarem najlepiej. Naprawdę. Zaraz tu usiądę. Dajcie mi koszulkę. Chyba żartujesz. Okej, w każdym razie dalej są
te problemy głosowe, z tego co wiemy, po stronie Fnatic. No dlatego, że za chwilę jednak będziemy wracać. Okej, okay, w takim razie robimy głosowanie na czacie. O, jest, jest, jest. Oczywiście, Fryderyk tak. Wedzi kozioł z dzisiejszym zdjęciem. Nie no, to jest moja poważna mina. To jest, moja, to jest mina, kiedy widziałem, że gra Fnatic na H2K. Naprawdę świetnie to wygląda. O, ja próbowałem wykorzystać sytuację, że mnie kamera nie bierze, żeby tutaj... Strasznie też jakoś... dużo wykorzystywania mówimy ostatnio. Tak, to wczoraj prawda. Nawet pojawiło się słowo molestacja na górnej alei. Molestowanie.